Pan Krzysztof Grabka jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Radny, były burmistrz, wieloletni samorządowiec. Spotykamy się, ponieważ w piątek 17 marca odbyło się w Urzędzie Miasta posiedzenie Komisji Kultury, w którym uczestniczyła część radnych. I jak się dowiedzieliśmy, podczas tego spotkania pojawił się audytor i przedstawił radnym koszty związane z organizacją festiwalu Burning Sun Festival. Czego się dowiedzieliśmy? Drobne sprostowanie. Posiedzenie komisji było w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, bo jego podstawowym tematem tego spotkania była ocena dwuletniej działalności centrum pod kierownictwem dyrektora pana Piotra Kokorniaka. Rozpoczęło się to wszystko od prezentacji pokazującej, co CKIR przez te dwa lata robił, jaką propozycję skierował w stronę mieszkańców. Część zadań, i to było podkreślone, jest kontynuacją dobrych przedsięwzięć z poprzednich lat, natomiast też zwrócono uwagę na nowe pomysły i właśnie jednym z tych nowych pomysłów jest festiwal, o którym mówimy, który, a szczególnie jego druga edycja w 2016 roku, która się odbywała, budzi różne kontrowersje i trochę niejasne sytuacje. Przypomnę, że już w październiku ubiegłego roku złożyłem interpelację, prosząc panią burmistrz o zaprezentowanie wyników finansowych tego przedsięwzięcia, ponieważ wielu mieszkańców w rozmowach ze mną poruszało ten temat, że gdzieś słyszeli, skądś wiedzą, że festiwal zakończył się potężną stratą finansową i czy nas na to stać w sytuacji, kiedy co chwilę słyszymy, że gmina jest w trudnej sytuacji finansowej, że na to nie starcza, na to brakuje, trzeba zaciskać pasa, trzeba oszczędzać. Do dnia dzisiejszego takiej odpowiedzi od pani burmistrz nie uzyskałem. Natomiast potwierdzam, podczas posiedzenia komisji pojawił się audytor, który taki audyt przeprowadzał w grudniu i styczniu niedawno i przekazał nam kwoty. Powiedział, że w roku 2016 koszty tego festiwalu zamknęły się kwotą 661 tysięcy i 500 kilkadziesiąt złotych. Natomiast wpływy z tytułu organizacji tej imprezy zamknęły się tylko kwotą 61 tysięcy, też kilkaset złotych, a zatem odejmując koszty od kosztów wpływy, mamy tutaj ujemny wynik finansowy, czyli przysłowiową stratę, która sięga 600 tysięcy złotych. No, kwota spora. Czy audytor zwrócił uwagę na to, że te wydatki, że te pieniądze były źle wydatkowane lub były dobrze wydatkowane, czy jakoś oceniał tę sytuację? Nie kwestionował jakby zasadności wydatkowania czy procedury wydatkowania tych środków. Raczej w rozmowie pojawił się wątek dużego rozmachu tej imprezy, że byli wykonawcy zagraniczni, że była to impreza adresowana do wielu tysięcy odbiorców i po prostu realne koszty tak dużej imprezy z tak dobrze ulokowanymi na rynku muzycznym wykonawcami, którzy biorą takie, a nie inne wynagrodzenia, no to jest taki dosyć realny rząd wielkości. Nie padły tam żadne słowa, które jakby no, poddawały wątpliwość rzetelność, uczciwość, prawidłowość tych wydatków. Natomiast padły słowa mówiące o tym, że źle został przygotowany no, taki preliminarz wydatków, ale dochodów, czyli taki biznesplan, który po stronie dochodów szczególnie zawiódł. Pamiętam, że przewidywano kwotę, nie wiem, rzędu 300 kilkadziesiąt, niespełna 400 pewnie tysięcy złotych wpływów z tytułu biletów, a one sięgnęły raptem 40 kilku tysięcy, czyli tutaj duży przestrzał tak nastąpił. Oczywiście jest to impreza plenerowa, na to też zwracaliśmy uwagę w rozmowie i na to też zwraca uwagę pan audytor, że taka impreza niesie za sobą ryzyko złej pogody, mniejszej frekwencji niż założyli organizatorzy i mówił o tym, że należy po prostu minimalizować ryzyko poprzez określone działania. Tam wspominał, że na końcu audytu przedstawił zalecenia, które są adresowane w stosunku do pana dyrektora. Wśród nich wskazywał na jakby większy udział
sponsorów, którzy kładą pewne pieniądze na stół i wtedy wynik finansowy w mniejszym stopniu zależy od tego, czy bilety się sprzedadzą, czy będzie odpowiednia pogoda, czy ludzie po prostu dopiszą. No, wspominał też o próbie negocjacji innych zapisów w umowach z artystami, gdzie powinny pojawić się w jego opinii zapisy jakby zabezpieczające organizatora przed nienależytym wykonaniem dzieła. No, artysta albo nie przyjedzie i koncert się nie odbędzie, a na przykład pobrał zaliczkę, tak? Albo wykona nierzetelnie swoją pracę, bo w połowie koncertu będzie już tak zmęczony, że przestanie grać. Tu trochę żartuję, ale takich zabezpieczeń podobno w tych umowach nie było. Ale też audytor zwraca uwagę, że to są trudne rzeczy, bo artyści się cenią i raczej oni narzucają tak pewne warunki. Jeśli organizator je spełni, to przyjadą i wystąpią, a jeśli nie, no to powiedzą, to szukajcie innego. Więc tutaj z pewną dozą zrozumienia tak podszedł też pan audytor. Natomiast najistotniejsze jest to, że mniejsza frekwencja spowodowała nie tylko niższe wpływy z biletów, ale również niższe, dużo niższe niż zakładano, były wpływy ze sprzedaży tak zwanych gadżetów, koszulek, nie wiem, breloków, różnych innych towarzyszących rzeczy, jak również mniejsze wpływy z parkingu, z gastronomii, no to wszystko jedno za drugim potem pociąga. No, warto, myślę, zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie taki, że z preliminarza wynikało, zdaniem pana audytora, że dochody miały przekroczyć 700 tysięcy złotych, czyli impreza miała zakończyć się zyskiem finansowym. Ale to w trakcie dyskusji, bo zapytałem o to, czy uprawnionym jest mówienie o tym, że impreza przyniosła 600 tysięcy straty, czy zakończyła się taką stratą. Pan audytor stwierdził, że nie do końca, ponieważ w preliminarzu dochodów założono dotację w wysokości 300 tysięcy złotych z Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Ja nie pamiętam i też na to zwróciłem uwagę, aby Rada Miejska podejmowała uchwałę o celowej dotacji przeznaczonej dokładnie, konkretnie na tą imprezę. Wynikało zatem z dalszej rozmowy, że po prostu z dotacji ogólnej, którą CKR dostaje co roku, jest to kwota rzędu 1 500 000 zł, na ten rok to jest 1 900 000, w poprzednim roku była trochę niższa, że z tej kwoty po prostu wydzielono pewną właśnie tą 300 tysięcy kwotę na, no właśnie, zabezpieczenie wydatków, czyli jakby z góry już w mojej opinii było tutaj założenie, że impreza się nie sfinansuje i trzeba 300 tysięcy z tych publicznych środków, z środków własnych instytucji, a właściwie nie tyle własnych, co otrzymanych z gminy, wyłożyć. No, myślę, też pojawił się taki wątek, też o to zapytałem, bo taka informacja krążyła i to zostało potwierdzone, że w związku z tym niezamknięciem się budżetu na przecież niebagatelną kwotę, Centrum Kultury i Rekreacji musiało zaciągnąć kredyt. Pan dyrektor wspomniał o kwocie 400 tysięcy złotych. Ten kredyt jest w tej chwili w trakcie spłacania. Do końca czerwca tego roku ma być w 100% spłacony. Kredyt został zaciągnięty już po festiwalu, tak? Kiedy się okazało, tak, tak. Że jest... pod koniec lipca, czyli już po zamknięciu festiwalu, tak jak pan wspomniał, kiedy okazało się, że wpływy są no, nieporównywalnie tak niższe od tych, które zakładano. Po prostu w budżecie instytucji pojawiła się dziura finansowa, którą trzeba było pokryć. No, w trakcie rozmowy też zwrócono uwagę, właściwie można powiedzieć w pewnym sensie pochwalono pana dyrektora za to, że nie wyciągnął ręki w stronę gminy, że nie prosił o zwiększanie dotacji, o ratowanie instytucji, tylko no, sam podjął tutaj działania, bo ma takie uprawnienia. Instytucja kultury może samodzielnie zaciągać kredyty, że taki kredyt zaciągnął i w tej chwili jest w trakcie spłacania. Czy poza dyrektorem Centrum Kultury i Rekreacji byli też przedstawiciele urzędu na tym spotkaniu? Pytam, bo ciekaw jestem, w jaki sposób się odnosili do tych danych. Był obecny wiceburmistrz, pan Miłosz Czopek. No i generalnie z jego wypowiedzi wynikało, że to, że taka impreza została we Wschowie przeprowadzona, to bardzo dobrze, że celem tej imprezy była reklama, promocja, nagłośnienie Wschowy w Polsce i nie tylko.
były przywoływane i przez pana dyrektora, ale również przez pana wiceburmistrza, chyba przykłady, jakie media ogólnopolskie o Burnings on Festival we Wschowie czy na Kaczych Dołach informowały i że ten cel został osiągnięty. No, spodziewano się wielu tysięcy ludzi z całej Polski, którzy mieli wyjechać z... Kilkunastu tysięcy się spodziewano. Którzy mieli wyjechać po tej imprezie z naszego tutaj rejonu, no, z naszej gminy, z dobrymi wrażeniami, mieli tu wrócić za rok, jeszcze pewnie przywieźć kolejnych swoich znajomych. I, no i tu pod tym względem tego efektu pewnie nie osiągnięto. No natomiast pan burmistrz Czopek bardzo mocno zwraca uwagę na aspekt pogody, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć i że gdyby była inna pogoda, to przecież impreza mogła być super udana i te dochody byłyby większe i tak dalej, i tak dalej. No, rozmawiano o szczegółach, bo podnoszono kwestie, czy bilety nie były zbyt drogie, tak, a ilu mieszkańców gminy skorzystało. No ale to są już takie gdybania po fakcie. Natomiast istotne wydaje mi się jest to, że jednak strata jest tutaj niebagatelna. My nie mówimy o kwocie rzędu 30, 60 czy nawet 100 tysięcy, tylko o kwocie 600 tysięcy, która przecież mogła być wydana też na inny cel. Pojawił się też wątek, czy w związku z tym ta impreza ma być kontynuowana. Tak, to jakby naturalne pytanie jest w tym momencie. Pan dyrektor Kokorniak stwierdził, że nie, że w związku z tą stratą i koniecznością też spłaty kredytu. Ja zrozumiałem, że również w wyniku rozmów z panią burmistrz podjęto taką decyzję, że tej imprezy w tym roku nie będzie. Natomiast w wypowiedzi pana burmistrza Czopka pojawił się wątek, który nie zakładał tak w 100%, że nie, że być może w innym terminie, że zobaczymy. Pan dyrektor wspomniał o dużym sponsorze, jakim jest Fundacja Polska Miedź, który jest podobno gotowy wyłożyć jakąś znaczącą kwotę na tego typu wydarzenie. Więc pozostawiono trochę sprawę otwartą, ale tutaj więcej optymizmu było ze strony pana Czopka, a mniej ze strony pana dyrektora. A czy radni na te kwoty obecni na tym spotkaniu reagowali, zadawali jakieś pytania, byli zaskoczeni? Ja myślę, że na pewno zaskoczeni, bo tak jak też rozmawiałem tutaj z radnym Buczkiem i z radnym Gieskiem i tam jeszcze był radny Drobnik. Prowadziliśmy jeszcze tam chwilę takie rozmowy, no to wynikało, że no spodziewano się straty, bo o tym głośno we Wschowie było, natomiast raczej nie przewidywaliśmy wspólnie, że to jest tak duża kwota. No i na pewno element zaskoczenia tutaj wystąpił. Ja bym chciał może jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo z tym zaskoczeniem, wie pan, to jest tak, że my rozmawiamy o imprezie, która odbyła się w lipcu ubiegłego roku, a dzisiaj mamy marzec roku następnego. Czyli tak naprawdę mamy już no co najmniej 9 tak miesięcy od tego czasu. I... Właśnie, bo o to chciałem zapytać, dlaczego pana zdaniem tak długo zwlekano z informacją o tym, jakie koszty zostały poniesione? I tutaj chcę nawiązać też do naszej poprzedniej rozmowy, która akurat dotyczyła oświaty. Wspomniałem wtedy, że w mojej opinii władza wykonawcza w naszej gminie jest w kryzysie i w tej chwili można powiedzieć, że pojawiają się kolejne objawy tego kryzysu. Te objawy mówią nam głośno, że władza zachowuje się jak ktoś, kto jest oblężony w jakiejś twierdzy, nie wiem, jakby był zewsząd atakowany i broni już swojej władzy, ale wręcz swojego istnienia w sposób bardzo, bardzo dramatyczny. O tym świadczyłyby liczne przykłady mówiące o tym, że kiedy osiągamy choćby najdrobniejszy sukces, to się tym bardzo mocno chwalimy i pokazujemy, jak dobrze zarządzamy gminą. Natomiast kiedy pojawia się porażka i to nawet sporego kalibru, no to siedzimy cicho, udajemy, że nic się nie stało. Na szczęście pewnie dla społeczeństwa żyjemy w takich czasach, kiedy media, ale też i radni, i opozycja są świadomi swoich obowiązków kontrolowania, patrzenia władzy na ręce i korzystają po prostu z możliwości
publicznego przekazu dzisiaj i zadają pytania, informują, uzyskują może z oporem, ale jednak pewne odpowiedzi. Więc tutaj do dzisiaj, jeszcze raz powtórzę, nie otrzymaliśmy tak naprawdę oficjalnej odpowiedzi. Ja nie otrzymałem oficjalnej odpowiedzi i pani burmistrz zachowuje się tak, jakby albo nie wiedziała, albo nie chciała po prostu o tym mówić. I tak jest w wielu sytuacjach. Czyli lansujemy siebie, o porażkach nie mówimy, a jak ktoś wspomni albo ma jakieś inne zdanie, to przystępujemy do frontalnego ataku. Podstawowym narzędziem do tego ataku jest dzisiaj gazeta Nasze Wschowskie Sprawy, w której w ostatnim numerze oberwało się kilku radnych, między innymi mi, że mieliśmy, nie wiem, czelność zdaniem redaktora naczelnego tego wydawnictwa. Mieliśmy czelność mieć inne zdanie niż pani burmistrz i podnieść rękę za uchwałą oświatową, która w naszej opinii jest najlepszym wyjściem dzisiaj dostępnym samorządowi, no ale jesteśmy za to karceni dosyć mocno. Czyli władza ma swoje narzędzie, które tym niewygodnym radnym pokazuje ich miejsce w szeregu. A myślę, że już szczytem wszystkiego jest, przynajmniej szczytem w ostatnim czasie, bo jak pokazuje życie, to ciągle mogą wyrastać wyższe jeszcze szczyty i pytanie, dokąd w efekcie dojdziemy. Artykuł, który nawiązuje do czasów PRL-u, porównując zachowania niektórych radnych, w tym i moje. Tak jakby piszący te słowa Przemysław Kuchcicki nie pamiętał albo nie żył w czasach PRL-u, bo dokładnie zachowania władzy, czyli ukrywanie, niemówienie tak o pewnych rzeczach, z drugiej strony frontalne atakowanie tych, którzy mają inne zdanie, a wreszcie odgrywanie się poprzez nieudzielanie bądź obcinanie dotacji niewygodnym stowarzyszeniom, co mamy ostatnio, z czym mamy do czynienia w kontekście Stowarzyszenia Czasarta, wcześniej Klubu Piłkarskiego Korona, no są tego przykładami. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze taką lekkość, taką wręcz bym powiedział łatwość zakładania spraw sądowym swoim politycznym przeciwnikom. Przypomnę, że całkiem niedawno uprawomocniło się postanowienie sądu nakazujące gminie wypłacenie kwoty ponad 4000 zł z tytułu kosztów sądowych w przegranej sprawie, gdzie próbowano mnie wręcz wsadzić do więzienia. No, taka była prawda. To pani burmistrz Patalas pisała do wszystkich możliwych instancji, od prokuratury przez sądy, odwoływała się od niekorzystnych dla siebie wyników, mnożąc w ten sposób koszty, które dzisiaj trzeba po prostu pokrywać. Niedawno też szczęśliwy finał, szczęśliwy dla w kontekście Rady Miejskiej, miała sprawa radnego Owoca, gdzie z kolei pan burmistrz Czopek pozywał go i pewnie chciał jakichś odszkodowań finansowych, bo poczuł się obrażony. Ja myślę, że to jest taki kolejny dzwonek dzisiaj. Nikt nie jest nieomylny, dzwonek w stosunku do władzy. Nikt nie jest nieomylny. Każdy z nas ma prawo popełniać błędy, ale według starej maksymy głupcem nie jest ten, kto popełnia błędy. Głupcem jest ten, kto w tych błędach wytrwale trwa i nie wyciąga po prostu z nich wniosków. Zupełnie w innej sytuacji bylibyśmy, gdyby po wakacjach pojawiła się informacja: słuchajcie państwo, nie wyszło, popełniliśmy tutaj pewien błąd, nie zwróciliśmy uwagi na pewne sytuacje, może nawet przedyskutujmy razem na komisji, co zrobić w przyszłym roku, czy zaplanować tą imprezę, czy nie, czy Rada Miejska przeznaczy dodatkowe środki. Takiej dyskusji nie było, a wręcz udawano, że wszystko jest okej. Okay. To uważam, nie jest w porządku. A nie sądzi pan, że to jest domena każdej władzy? Błędy, o błędach się raczej nie mówi, o sukcesach, sukcesy nagłaśnia. To powiem tak, oczywiście jest to dosyć naturalne zachowanie każdej władzy. Ja też rozumiem podtekst, bo przecież rozmawia pan z byłym burmistrzem, wcześniej radnym opozycyjnym, dzisiaj znowu radnym opozycyjnym, czyli można powiedzieć z osobą, która zna samorząd z różnych stron i od środka, i od zewnątrz, i od strony sprawowania władzy i nie. Pewnie tak, natomiast myślę, że jest istotne też to, w jaki sposób z takich zakrętów wychodzimy. Tak? Czy jest jakakolwiek wola rozmowy, tak, współpracy
z opozycją, ze stowarzyszeniami, ze społeczeństwem, czy po prostu trwamy w tej twierdzy naszej na straży własnych pomysłów. No i oczywiście można powiedzieć, panie Grabka, nie będzie pan obiektywny, ale jako mieszkaniec tego miasta i osoba, która z samorządem jest przez wiele lat związana, uważam, że mam prawo też jako radny dzisiaj w pewnym sensie krytykować czy oceniać działania obecnie nam panujących. I myślę, że tutaj przekraczane są pewne normy, które towarzyszyły nam przez ostatnie wiele lat. I tu sięgam nawet pamięcią w stronę kadencji, kiedy burmistrzem był pan Leon Żukowski. Mieliśmy wiele różnic i wiele razy ścierały się nasze opinie i poglądy. Natomiast nie pamiętam takiej sytuacji, żeby pan Żukowski pozywał radnych do sądu i w jakiś szczególny sposób dawał odczuwać, nie wiem, stowarzyszeniom czy też no, różnym działającym osobom tak mocno, jak to w tej chwili robi obecna władza, że jesteście, nie wiem, nieprawomyślni albo źle czynicie, więc wytargamy was za przysłowiowe uszy. No, dzisiaj, tak jak powiedziałem, jesteśmy w trochę innej sytuacji, bo przecież warto zwrócić uwagę, że od czasów pana burmistrza Żukowskiego, ale też moich pierwszych kadencji, coś istotnego się zmieniło. Rozwinęły się portale społecznościowe, rozwinęła się, dzisiaj jest łatwiej po prostu o informacje, łatwiej ludzie docierają do niej, bardziej jakby interesują się też tymi sprawami publicznymi i w tym kontekście jest więcej stowarzyszeń, jest większa aktywność taka obywatelska, społeczna i w tym kontekście władza powinna się zmieniać. Jeżeli wraca metodami, sposobem rozmowy ze społeczeństwem, z radnymi opozycyjnymi do wzorców sprzed wielu, wielu lat, to znaczy, że cofa się i nie odrobiła po prostu lekcji, nie zauważyła tego, że świat się rozwinął, że dzisiaj ta demokracja w XXI wieku w Polsce jest trochę inna niż ta raczkująca na początku lat 90. ubiegłego wieku. Tak, to na to też zwracał w rozmowie, jaką ostatnio przeprowadziłem, radny Krzysztof Owoc, że wróciliśmy do pewnych momentów, gdzie trzeba proste rzeczy, które wydawało się już przerobiliśmy, tłumaczyć. Chciałbym na koniec zapytać o pana opinię. Czy pana zdaniem festiwal Burning Sun, trzecia edycja, powinna mieć miejsce we Wschowie, czy rzeczywiście należy zrezygnować? Moje osobiste zdanie jest takie, że powinna ta impreza być kontynuowana. Przeprowadzono dwie edycje. Na pewno wypracowano już pewne wzorce i gdzieś jednak w Polsce nazwa tego festiwalu jest już znana. Już wiemy, że coś takiego we Wschowie, w okolicach Wschowy się odbywa. Nie jest trudno zorganizować jednorazową imprezę i wydać na nią wiele pieniędzy. Trudniej jest zrobić coś cyklicznego. Ja mówię to z doświadczeń własnych, bo pamiętam, kiedy wymyśliliśmy i wprowadziliśmy takie nowe wydarzenie kulturalne, jakim był Królewski Festiwal Muzyki we Wschowie. A przecież pierwsza, druga, nawet jeszcze trzecia edycja nie przynosiła nam satysfakcji, nam organizatorom, w kontekście frekwencji, zainteresowania publiczności. Natomiast trzeba było podnosić i poziom artystyczny. Niestety odbywało się to kosztem finansowym, czyli no, artyści czy też dzieła, które wymagają pełnej orkiestry symfonicznej, one pociągają za sobą koszt, ale na coś atrakcyjnego, coś dobrego, po prostu dobrego w zakresie kultury, okazuje się, że jest popyt i ludzie przyjdą. Gdzieś od czwartej edycji, pamiętam, festiwalu nastąpił przełom. Trzeba było też troszkę zmienić miejsca koncertów. To jest tak, robimy imprezę
I potem ją oceniamy, wyciągamy wnioski po to, żeby poprawić, żeby w przyszłym roku była to lepsza edycja. W związku z tym, gdybyśmy się tak po dwóch, trzech edycjach Królewskiego Festiwalu zrazili i powiedzieli, no nie, no jednak nieudana impreza, no to pewnie nie doszlibyśmy do obecności mistrza Kulki czy odegraniem Rekwiem Mozarta czy wielu innych wspaniałych dzieł we wschowskich wnętrzach wschodowskich kościołów. I dlatego warto to kontynuować, bo wydaje się, że impreza wakacje o takim charakterze jak Burning Sun Festival i to miejsce, czyli Kacze Doły, to nie jest zły pomysł. Natomiast no, bezwzględnie tak, trzeba sobie bardzo mocno postawić tutaj pewne tamy, granice finansów, bo możemy za chwilę jednak mówić tutaj o jakimś nieodpowiedzialności i takim łatwym wyrzucaniem publicznego grosza. Ważne słowa powiedział audytor, ja jeszcze raz tutaj wzmocnię, że istotne jest to przy tego typu imprezach, aby zabezpieczyć poprzez umowy, chociażby sponsorskie, dużo większe kwoty, które niezależnie od tego, jaka będzie pogoda i jaka będzie frekwencja, zminimalizują nam ryzyko poniesienia straty. Więc przed panem dyrektorem, ale myślę też i przed panią burmistrz i panem wiceburmistrzem Miłoszem Czopkiem, który bardzo ciepło też o tej imprezie mówił pod względem artystycznym i samego pomysłu. No duże dzieło, aby przygotować tą imprezę no, w bardziej odpowiedzialny i bardziej taki bezpieczny finansowo sposób. Natomiast zupełnie otwartą kwestią jest, czy poniesienie takiej straty finansowej rzędu kilkuset tysięcy złotych wymaga jakiejś reakcji ze strony władz gminy. No, pozostawiam otwarte to. Dzisiaj na razie czekam jeszcze na jakieś stanowisko pani burmistrz. O kosztach związanych z drugą edycją festiwalu Burning Sun Festival rozmawialiśmy z radnym Krzysztofem Drabką. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.